Świętowanie 2 maja to już tradycja w RMF FM. 2020 rok to wyjątkowy czas dla nas wszystkich i jednocześnie wyjątkowa odsłona naszej patriotycznej akcji. Morze Flag RMF FM powstało w ogrodach Zamku Królewskiego w stolicy. Pomagali nam w tym od rana harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Setki biało-czerwonych stojących obok siebie stworzyły niezwykłą instalację układającą się w kontury mapy naszego kraju. To wszystko w miejscu bardzo ważnym dla historii naszego kraju, dla ogrodów Zamku Królewskiego, obok budynku, w którym uchwalono Konstytucję 3 maja. Tą instalacją chcemy dać Wam radość i jednocześnie nadzieję w tym niełatwym dla nas czasie epidemii. Najważniejsze jest to, że na Waszych twarzach pojawił się uśmiech, że patrząc na biało-czerwone flagi, przyznawaliście w rozmowach z nami, że to jest powód do tego, aby z optymizmem i z nadzieją patrzeć na najbliższe tygodnie.